że przyjąłeś zaproszenie do Politycznej Szafy. Na początku chciałbym Ciebie zapytać, bo głośno było i na Facebooku, i na portalach internetowych o Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, którą stworzyłeś, prawda? Proszę powiedz, jak ona teraz funkcjonuje, bo wiadomo, że były problemy finansowe, ale czy teraz aktywnie działa? W sierpniu mieliśmy taki czas na reorganizację. Rzuciliśmy taki SOS, ludzie tam się zrzucili tam po 10, po 15, po 20 zł, zwyczajnie są wpłaty i tam uskładali te długi, że nas nie wyrzucono, ale ciągle telefony mamy wyłączone, znaczy te, bo mamy kilka słuchawek w orężu, to nie działa, tam na TikTokach pracujemy własne. Czyli jakby no, nie dość, że musimy dać swoją pracę, to jeszcze musimy dołożyć 5 zł, że to w ogóle chodziło. Szukamy jakichś sponsorów, no wiadomo, że bez zasilania będzie ciężko, ale to jest dość dziwne, bo my siedzimy w suterenie na Grochowie, gdzie przyjmujemy jakieś tabuny ludzi, na ogół jednak wygrywamy te sprawy, zdecydowaną większość wygrywamy, a jednocześnie no, w tej chwili jesteśmy w rozmowach z kancelarią premiera na temat przejęcia jakby roli operatora w takim przytułku dla bezdomnych, który prowadzimy już 1,5 roku. Na takiej zasadzie, że pani hrabina Tarkowska-Herbuk-Lambrych po prostu opuściła, tak? I musieliśmy się tym mieć, to jest 60 osób, w tym 15 dzieci do 10 roku, że jest duża odpowiedzialność. No i wszystko wskazuje na to, że będziemy prowadzili taki modelowy ośrodek dla rodzin, bo w Warszawie jest taka sytuacja, że jak rodzina trafi na bruk, to pierwsze co się robi, to selekcje, to znaczy mężczyzna osobno, a kobieta z dziećmi osobno. Znaczy, wtedy, kiedy najbardziej siebie potrzebują, nie ma takich miejsc, gdzie mogą być razem. I w tej chwili od 9 miesięcy mieszka u mnie w domu rodzina, państwo Malczyk, pani Natalia i Stefan Malczyk ze swoją 10-letnią córką Małgosią. Dlatego, że będzie nas przyszli, to już od miesiąca to wyglądało w ten sposób, że co noc pani Malczyk z córką nocowała w innej noclegowni, a ponieważ mąża nie można było tego samego przyjąć, to on nocował w samochodzie, żeby się jak najbliżej obok noclegowni. I zaczęła się interesować mi opieka pod kątem odebrania im praw rodzicielskich i wysłania tej fantastycznej dziewczynki do Biedula. Przy czym, żeby pokazać, jacy to są rodzice, to powiem, że przez ten ponad miesiąc tułaczki oni dopilnowali tego, że dziecko nie straciło ani jednej godziny lekcyjnej. Mimo, że dziecko też część nocy spędziło śpiąc w samochodzie. No to wiadomo, no, poprosiłem moją żonę na chwilę na podwórko i bierzemy. No i właśnie teraz w trzech pokojach, które wynajmują w Jugosławii, gnieździmy się 8 osób. I to nasze mieszkanie zaczyna już pomału przypominać obóz uchodźców. Zwłaszcza, że są tabuny młodzieży, bo nasze dzieci są bardzo towarzyskie i czasami siadamy do stołu 16 osób. Prawda? Ale to się chwali, prawda? Piotrze, wygrywacie ponad 80 swoich interwencji, sprawy. Tak, znaczy my wygrywamy głównie dlatego, że ludzie, którzy do nas przychodzą, na ogół mają rację prawną, tylko nie potrafią jej udowodnić, a po drugie dlatego, że jesteśmy, że tak powiem, bardzo twórczy w znajdowaniu sposobu. Znaczy, na przykład jeżeli sprawa dotyczy dzieci, to ja się zwracam od razu do jakiegoś posła. Poseł wprowadza mnie szybką ścieżką do Michalaka, do Rzecznika Praw Dziecka. I zdarzyło się już nieraz, że dzięki interwencji Rzecznika Praw Dziecka, który na przykład ja stawałem w sądzie w imieniu rodziny eksmitowanej, a u mojego boku stał prawnik z biura Rzecznika Praw Dziecka. I wtedy naprawdę wygrywaliśmy niemożliwe sprawy, bo oni jednak się liczą z tym urzędem. Kiedy w grę wchodziła sprawa np. osoby niepełnosprawnej, no to zwracałem się do Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych. I znowu jakby jego poparcie sprawiało, że np. władza samorządowa zaczyna się... Mieliśmy taką sytuację, że była rodzina, małżeństwo starsze, które dostało lokal socjalny w Stróżówce z jedynym oknem na śmietnik, małym takiej izbie, a kobieta była po operacji raka gardła. No świetnie się goi rak gardła z oknem na śmietnik, prawda? No, w związku z czym ta interwencja sprawia, że oni dostali normalne mieszkanie. Jeszcze radny tam pomagał. A potem zostali z garbem długu, bo to była reprywatyzacja, więc oni, jak ci nowi właściciele, to już nie wiedzą, ile chcieć i tam naliczają jakieś potworne kwoty. I moja żona, która jest nie jest prawnikiem z wykształcenia, Agata Nosalikonicz, ale jest, no ma taki zmysł prawny, ona się tego wszystkiego nauczyła sama, ona napisała taką apelację w sprawie o zapłatę tych 50 000 zł, że sąd uznał, że wprawdzie istnieje taki dług, ale on jest niespłacalny ze względu na zasady współżycia społecznego. To są oczywiście niesamowite wyroki, one są precedensowe, one jakby udrażniają pewną ścieżkę. Jednocześnie my nie ograniczamy się do tych interwencji, których są rzeczywiście tysiące, bo to nie tędy droga. No w tej chwili prawo zostało tak pogorszone, że znowu lądują, prawda, matki z małymi dziećmi, ludzie chorzy i walidzi na ulicy po prostu.
bo bardzo pozmieniano przepisy. I my w tej chwili przygotowaliśmy projekt nowej ustawy, bardzo kompleksowej nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która stwarza bardzo prosty mechanizm. Można się wyrzucić, jeżeli możesz sobie kupić albo wynająć mieszkanie na wolnym rynku. I to według realnych kryteriów, a nie tych kryteriów dochodowych z księżyca, które mają. Czyli porównując, no bo o co chodzi? No, jeżeli mnie wyrzucają, a ja, nawet jeżeli moich pieniędzy, które ja dostaję, wystarcza na wynajęcie, nie wiem, pokoju czy mieszkania, ale na nic więcej, to wiadomo, że ja nie mam na to, bo nie mam za co przeżyć. Więc tam jest takie sformułowanie, że może zaspokoić na wolnym rynku swoje potrzeby mieszkaniowe, jeśli nie dzieje się to kosztem zaspokojenia istotnych potrzeb życiowych, czyli po prostu głodowania, prawda? Więc to jest no, taka cywilizowana regulacja. No, jest coraz więcej ludzi, którzy potrzebują pomocy państwa, prawda, w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych czy samorządu. A właśnie pomoc społeczna w tej dziedzinie właśnie nic nie może zrobić. Te dodatki mieszkaniowe są śmieszne. Poza tym zwykle dodatek mieszkaniowy można dostać, jeżeli się ma umowę najmu, tak? Na większość wyrzuconych ludzi już nie ma umowy najmu, w związku z tym jakby nie może się... I tak dalej. To jest cała masa historii. My to prawo konsumujemy w sądach, w negocjacjach, w sądach administracyjnych. My walczymy o wpisanie do kolejki mieszkania. W tej chwili ci państwo, co u nas mieszkają, to ich nie chcą wpisać do kolejki, bo oni mieszkają na Pradze Południe, bo ja mieszkam na Pradze Południe, tam wynajmuję na wolnym rynku mieszkanie. A stracili mieszkanie na Pradze Północ i tam się starają. W związku z tym niewłaściwość dzielnicy. Teraz to ominęliśmy, bo wiceprezydent Olszewski się zgodził na piśmie dać, że to nie jest przeszkoda, bo to jest kwestia interpretacji przepisów. To się okazało, że musi być zgoda właściciela. Czyli ja muszę do tej właścicielki, od której wynajmuję, pójść i powiedzieć, żeby ona mi napisała, że ona daje zgodę, tak? Bo jest taki przepis zupełnie szalony, który uniemożliwia właściwie pomoc mieszkaniową. Znaczy, ten przepis mówi tak, że możemy cię wpisać do kolejki mieszkaniowej, jeżeli zajmujesz lokal za zgodą właściciela. Co to znaczy? Znaczy, jeżeli mam umowę najmu i mieszkanie, to oni mi dadzą drugie? No jest drugi przepis, który mówi, że jeżeli już zaspokoiłem swoje potrzeby mieszkaniowe, to nie mogę. To jest paragraf 22, zresztą nomen, on nosi numer 22, ten artykuł w tej uchwale o zasadach wynajmowania lokatora. Więc my walczymy z tymi absurdami jako praktycy społeczni. Znaczy my pomagamy człowiekowi nie tylko w zakresie prawnym, bo bardzo często to są takie sytuacje, że to są na przykład samotne matki z depresją. Tak? I taka samotna matka z depresją, zadłużona, której ojciec dzieci jest winien dużo więcej niż ona spółdzielni za mieszkanie i właśnie ma być eksmitowana i dostaje oferty pracy wyłącznie takie, w których się może co najwyżej wolniej zadłużać. Ona nie podejmie takiej oferty pracy, bo to jest na jej psychikę, to już jest, no jak załatwimy jej robotę, a załatwiliśmy takiej naszej babce, no to ona jest najlepszym pracownikiem, ona kieruje tam siecią placówek, tak? Bo raptem zaczęła zarabiać tyle, że jej wystarcza na czynsz, na obsługę zadłużenia, i na normalne życie. No to się chwali. Ale, to jest kwestia pomocy wzajemnej. Na przykład ktoś, komu pomagamy, a jest elektrykiem, tak? Ale jakiejś dziewczynie, znaczy samotnej matce spaliła się cała instalacja. On jedzie za darmo, robi całą elektrykę. Z kolei ktoś komuś pilnuje dzieci, ktoś komuś udziela korepetycji i kancelaria to nie jest tylko pomoc, to jest pomoc wzajemna. Ci wszyscy ludzie siadają z drugiej strony biurka, prawda? Skrzydła im rosną, pióra im rosną i pomagają innym. I się prostują. I teraz dla wielu ludzi, którzy jak do nas przyszli, to byli kupką nieszczęścia, działalność kancelarii sprawia, że ich życie ma dużo większy sens, bo robią coś ważnego, a nie tylko żyją od pierwsza do pierwszego i to ledwo. Piotrze, ale czy, bo tak się zastanawiam, czy nie byłoby łatwiej dbać o prawa lokatorów, będąc posłem na przykład w Sejmie? Wiesz, ja próbowałem, kiedy Barbara Blida zgłosiła tą słynną ustawę o najmie, która pozwalała po raz pierwszy eksmitować małe dzieci na ulicy i ludzi chorych, to my jako koło parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej zgłosiliśmy dokładnie tyle poprawek, ile tam było artykułów. I wtedy pani Barbara Blida podeszła do nas na posiedzeniu klubu SLD, znaczy myśmy tam przyszli rozmawiać o tym, już jako odrębne koło, i powiedziała do nas, to powiem słowo niecenzuralne, ona mówiła takim językiem budowlanym, Blida, wy głupie chuje. Na co kolega Andrzej Lipski, poseł PPS-u, powiedział, tylko nie głupie. Piotrze, mam jeszcze... Ale nie, no w Sejmie, żeby coś zmienić, trzeba mieć większość, tak? I duży klub parlamentarny. W Polsce nie ma takiego ugrupowania lewicowego, które chciałby o te sprawy realnie walczyć. Znaczy oni wszyscy będą opowiadać o tym tak długo, aż nie wejdą władzy i potem robią się strasznie trzeźwi, czyli stają po stronie kamieniczników, bankierów, lichwiarzy, a nie po stronie tych biednych ludzi. I to się już tyle razy powtarza, że trudno wierzyć, że tym razem będzie inaczej. A Piotrze, teraz wrócę do tematyki tak naprawdę lewicy tej. Mhm.
od podstaw lewicy, jak to się dzisiaj mówi. Czy ruch Palikota to jest partia, z którą chciałbyś budować swoje... Wiesz, na chwilę nie będzie takiej partii, bo już zmieniają nazwę. Ja tak naprawdę jestem doradcą Janusza Palikota i tej partii, ale niewiele z tego, co ja staram się zaproponować, po pierwsze niewiele z tego jest podejmowane, a to, co jest podejmowane, się nie przebija. To znaczy, kiedy Janusz Palikot mówi o marihuanie i mniejszościach seksualnych, to kamery są włączone, a kiedy zaczyna mówić o tym, co ja mu proponuję, czyli o wyrównywaniu tych rozpiętości dochodowych, o podatkowaniu. Przecież ja mu nagrałem ten cały kontakt z Witkiem Modzelewskim, profesorem Witoldem Modzelewskim, byłym ministrem, którym ten pakiet ustaw podatkowych bardzo postępowy europejski zaproponował. No bo ja z nim kiedyś seminarium prowadziłem na prawie, tak? My się znamy od 100 lat i po prostu szukam ludzi, którzy są państwowcami. Tyle tylko, że jak mówię, jak Janusz Palikot zaczyna mówić o tym, co ja mu proponuję, to kamery są wyłączane. Jeszcze o tym się kończą. Dlaczego? Dlatego, że no, elity nie chcą rozmawiać na tematy niewygodne, prawda? Jeżeli ktoś, że tak powiem, obżera się kawiorem, to nie chce słyszeć, że dzieci nie dojadają, bo będzie gorzej smakować może, nie wiem. No i to mniej więcej tak wygląda. No pogadaj z Gugałą czy z jakimś innym tym gwiazdorem telewizyjnym na te tematy. Przecież on osobiście jest tak zainteresowany w tym, żeby podatki dla bogatych były jak najniższe, bo on kosi 60 miesięcznie. Naprawdę cię bardzo nie lubi, jeżeli mówisz na te tematy. Więc jakby debata publiczna w tych tematach jest blokowana i trochę jest tak, że Janusz Palikot z całym swoim ruchem, no widzą, że tędy się nie przebiją. Znaczy, że jak zaczynają mówić to, co ludzie chcieliby usłyszeć, to mówią do wyłączonej kamery czy do wyłączonego mikrofonu i nie mają w sobie jeszcze tego hartu ducha, a jednocześnie wiadomo, że ruch Palikota składa się jednak w dużej mierze z ludzi, którzy są antyklerykalni, można powiedzieć tacy wolnościowi, no ale to są ludzie, którzy myślą jednak w kategoriach swojego małego sklepu, tak? Czyli to są tacy drobni przedsiębiorcy, którzy razem zostali posłami i nie do końca odnajdują się w tej nowej roli, kiedy już nie reprezentują sektora sprzedaży kapusty i pietruszki, tylko 40-milionowy naród, tak? To ich przerosło moim zdaniem. I pytanie, czy przewodniczący, który moim zdaniem jest bardzo inteligentnym facetem, będzie umiał się przebić, bo ja byłem na bardzo wielu debatach w klubie, gdzie myśmy mówili o zmianach, my przygotowaliśmy dla ruchu Palikota, przecież oni zgłoszą tą ustawę o ochronie lokatorów, którą myśmy przygotowali. Oni zgłoszą też zmiany w prawie pracy propracownicze. Ale ja pamiętam dyskusję o tym prawie pracy, gdzie właściwie większość tych posłów była przeciwko nam i przeciwko przewodniczącemu, który chciał to przeforsować. I on dopycha kolanem. No, klasyczny przykład te zmiany o alistecznieniu czasu pracy. Chodzi Ania Grodzka, która z nami bardzo ściśle współpracuje i wygłasza znakomite lewicowe, prospołeczne, związkowe przemówienie, a członkowie jej własnego klubu buczą na sali na to, co ona mówi, potem głosują inaczej, tak? Więc to jest taka kwestia, że o ile jeszcze sam Palikot ma dość wyobraźni i wrażliwości, żeby pójść w lewo trochę chociaż. To jednak no, on ma taką ekipę, no. On ma taką ekipę, która jest słaba po prostu, no, nie jest powiedzmy światła, o tak bym powiedział. To większość tych ludzi niestety ma dość ciasne takie drobnomieszczańskie horyzonty. Co jest to o tyle śmieszne, że oni próbują reprezentować umierający sektor. No nie oszukujmy się. Co to jest MSP? Małe i średnie przedsiębiorstwa. Po pierwsze nie ma żadnych średnich przedsiębiorstw, a pozostaje wątpliwe, czy są małe. Są mikroprzedsiębiorstwa. Ja przygotowałem taką książkę pod tytułem Jak żyć, panie premierze, też dla Janusza i tam do 1 maja w zeszłym roku, diagnoza kryzysu społecznego w Polsce. Ja sięgam głównie po źródła biznesowe i twarde dane tam GUS-owskie i tak dalej, bo ja nie chcę ideologii, tak? A wiadomo, że w tych źródłach biznesowych, no na przykład tutaj cytuję badania Lewiatana, tam izby jakieś gospodarcze i tak dalej, gdzie się okazuje, że 96% firm prywatnych w Polsce, to są firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników. To są mikrofirmy, nawet nie małe, nie mówiąc o średnim. To jest jakaś propaganda jakichś średnich przedsiębiorstw. W dodatku zarobki przeciętnie na lokalnych rynkach pracy są 2 razy mniejsze niż w dużych firmach, nawet korporacyjnych. Czyli tak naprawdę te zarobki są poniżej płacy minimalnej. I tak się tam zarabia. Było badanie właśnie tych związków pracodawców nad tymi firmami, niskie więzi kooperacyjne, brak jakiegokolwiek działalności proeksportowej, brak wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników, zerowa innowacyjność. Znaczy, jeżeli my mówimy o rozszerzeniu tego sektora, to znaczy chcemy rozszerzać sektor biedy i zacofania. Tak? No de facto tak jest. I ja nie winię tych ludzi, no oni się starają, no ale oni mają, prawda, no co jest najczęściej wybieraną działalnością gospodarczą? Otwarcie sklepu. No i na moim osiedlu na Grocławiu są 2 sklepy, jest Carrefour Express i pani w budce, tak? Pani w budce tylko dlatego żyje, że ludzie nie mają pieniędzy, więc kupują na zeszyt. Więc muszą przychodzić do niej, chociaż ona jest droższa,
prawda? Bo ona im skredytuje, a Carrefour im nie skredytuje, a ludziom przed pierwszym brakuje pieniędzy. To już nie jest kwestia wsi popegeerowskiej. My mówimy o Warszawie, też o osiedlach. No oczywiście prawie wszyscy mają samochody i cały sierpień nie było ani jednego miejsca do zaparkowania. Bo nikt na żadne wakacje nie wyjechał. Tak? No to ja bym, ale macie samochód, no zarąbiście i mogę codziennie cały lipiec, cały sierpień, cały czerwiec i cały wrzesień pojechać do pracy. Prawda? Tak? Ten 21-latek, co tak długo jeździł, aż umarł. Tak? Bo jak nie masz urlopu przez ileś lat, no to a 3/4 społeczeństwa nie jeździ na urlopy. Tak? Więc tu jest ten problem, że ta diagnoza, którą ja napisałem, że ostatnio były badania Nordea Bank, z których wynika, że 82% polskiego społeczeństwa nie posiada żadnych oszczędności. Tak? Z badań GUS-owskich wynika, że 1/5 najbiedniejszych gospodarstw domowych wydaje 136% swoich dochodów. Co to znaczy? Przecież nie mają zasobów, tak? To znaczy, że biorą kredyty. Jakie? Lichwiarskie, bo w tej dolnej warstwie na ogół nie mają zdolności kredytowej. To co będzie za rok? Tak? Przecież oni muszą obsługiwać te kredyty. Więc my mówimy o sytuacji, w której było takie badanie GUS-owskie, czy CBOS ogłosił triumfalnie, że już co druga rodzina w Polsce może raz do roku pójść do knajpy. No to pięknie. Prawda? No bo i to jest ubrane, że to właściwie już jest postęp. No, nie wiem, byłem w Czechach, kraj porównywalny, taka sama historia, podobny dochód, minimalnie większy niż u nas na głowę mieszkańca i tam codziennie ludzie są w tych gospodach, a u nas raz do roku, tak? Bo nie stać ludzi wyjść się spać. Co to powoduje, że jak on nie pójdzie do tej knajpy, że nie ma tej słynnej knajpy na rogu, gdzie ludzie gawędzą i rozmawiają, on nie jest w żadnych relacjach z sąsiadami, prawda? Już ludzie się do mieszkań do siebie nie zapraszają, prawda? Jesteśmy pokawałkowani. Właściwie jedyne takie miejsce, gdzie jest namiastka wspólnoty, to już jest stadion. Znaczy, ja zacząłem analizować to zjawisko kibiców i zauważyłem, że niezależnie od tej całej chuliganerii czy chęci wyżycia się, to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie stoję w tłumie ludzi i razem śpiewam. Bo już nawet na imprezach się nie śpiewa, prawda? Tylko się ludzie zamulają tym piwem. Więc jakby my mówimy o jakiejś takiej kulturze zbiorowej, o wspólnocie i to zostało zabite. I to się gdzieś musi odrodzić. Także my, no ruch Palikota, to zobaczymy, to pewnie na razie niewiele z tego będzie. No SLD to już przerabialiśmy tyle razy, że nie ma o czym mówić. Ja myślę bardzo poważnie o powrocie do polityki, dlatego że ja gromadzę ten kapitał, który polega na tym, i wcale się tego nie wstydzę, że w odróżnieniu od bardzo wielu ludzi, którzy bardzo często występują w telewizji, na pytanie, co pan zrobił, mogę całymi dniami opowiadać, co zrobiłem, prawda? Nie będą mi opowiadać, że ja tu się chcę po czyichś plecach wspiąć, bo ja po to wszystko robię, żeby rozumieć, w jakim kraju żyję, żeby wiedzieć, jak zmienić mechanizmy ustawowe, które rządzą polityką społeczną, polityką zatrudnienia, polityką rynku pracy, polityką gospodarczą. Ja czytam, publikuję, robię analizy, robię badania, przygotowuję ustawy, czyli my tak naprawdę wykonujemy roboty państwa. To wszystko powinna być administracja samorządowa, administracja rządowa. Przecież ja idę do tych naszych urzędników, prawda? Byłem kilka dni temu u ministra Dziekońskiego w kancelarii prezydenta wspólnie z Pawłem Kukizem w sprawie tego podniesienia tej frekwencji wymaganej, żeby odwołać władze samorządowe. Znaczy, tam jest taki poziom, że pan minister mówi do mnie, że on to konsultuje od 2011 roku, tak? A co to jest ta ustawa nowa, którą Komorowski wydał? Tam jest bardzo dużo fajnych udogodnień, które pozwalają na to, żeby bez progu frekwencyjnego rozstrzygać różne rzeczy merytoryczne, tak? Czy gdzieś ma być wiadukt, czy może lepiej zrobić basen, czy może jednak, nie wiem, kible postawiać do mieszkań, tak? Bo to może lepiej. I to ludzie mogliby o tym decydować. To super, tylko to jest zatrute jabłko, bo tam się mówi o tym, że frekwencja przy odwoływaniu władz samorządowych musi wynosić 100% tych, którzy brali udział w ich wyborze. Co oczywiście jest blokadą tego mechanizmu, no ale co się okazuje, ja patrzę w internet, się okazuje, że owszem, prezydent konsultował, ale to wrzucił już po konsultacjach. No takie, no numery śmieszne, prawda, gdzie prezydent, dokładnie ta ustawa prezydencka, która właśnie odbiera ludziom część tych uprawnień, znaczy osłabia możliwość odwoływania tych władz samorządowych, ona się będzie toczyć w momencie, kiedy się będzie toczyć referendum o odwołaniu Hanny Gronkiewicz-Waltz. No to nie są przypadki, tak? No, ta władza, moim zdaniem, już panikuje. I co ciekawe, jak odwoływano tych, nie wiem, Kropiwnickiego, przeciwników politycznych Platformy, to oni byli zachwyceni demokracją lokalną. A teraz nagle, jak ich odwołują, to oni stracili zaufanie do obywateli. No, to ja myślę, że tak, że jest bardzo dużo w Polsce ludzi takich jak my, jak moja żona, jak ja, jak ci ludzie, którzy przyszli po pomoc i stali się sami pomocnikami innych, prawda? Bo nas są w Warszawie setki, w kraju tysiące.
I są różne inne tego typu organizacje, i lokatorskie, i społeczne, i nie tylko, i komitety rodziców, i to wszystko razem w którymś momencie się może spotkać i stworzyć tą różnicę, bo w Polsce przez ostatnie 20 kilka lat większość przegrywała wybory. Na czym to polega? No owszem, no szli na wybory, ale to, co mieli do wyboru, i tak im nie odpowiadało, tylko że nie do końca sobie z tego zdawali sprawę. Ja powiem więcej. Ludzie, którzy dzisiaj nie chodzą na wybory, mają rację. Znaczy, zachęcam do pójścia i odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo to jest akt obywatelskiego sprzeciwu z pewnego modelu funkcjonowania miasta, który się odwraca, że tym tyłem do większości mieszkańców. Prawda? Natomiast ci ludzie, którzy nie idą do wyborów parlamentarnych, to ja ich rozumiem choćby dlatego, że oni tak naprawdę mają tylko wybrać tego, kto ich będzie krzywdził. No to jest tylko upokorzenie, prawda? Bo nie ma takiej partii, która by reprezentowała interes większości. Czego byśmy się nie tknęli? Rok temu Janusz Palikot 1 maja rzucił takie hasło, że państwo powinno budować fabryki. Po pierwsze, była też metafora, prawda? Nie chodziło o to, żeby się rzucić, prawda, i wielkie wykopy budowy socjalizmu robić, tylko żeby państwo miało aktywną rolę tutaj. Rok później, obśmiano go. Zresztą było słabo przygotowane, ale rok później, ja patrzę na badania, okazuje się, że 93% obywateli uważa, że państwo powinno tworzyć miejsca pracy. No pokażcie mi ugrupowanie choćby opozycyjne, które by podzielało ten pogląd, prawda? Najważniejszym problemem dla Polaków jest w tej chwili bezrobocie, niskie płace, rozwarstwienie dochodowe, tak? Czyli wszystko, co konstytuuje radykalną lewicę, jest radykalnie lewicowe społeczeństwo, które nie ma swojej partii. Ja bym się oczywiście bał powiedzieć, że jakbyśmy tym ludziom powiedzieli, że są lewicowi, to oni by się z tym zgodzili. Prawda? Bo ja z moimi kibolami, prawda, na Gocławiu, którzy chodzą na te marsze niepodległości, to mam takie żartobliwo miłe stosunki. Nie? Ja codziennie biegam rano i tam przebiegam, a oni stoją nad Sekwaną, czyli nad tym kanałkiem. No i tam walą to piwo w tych dresach, nie? No jak to sąsiedzi? I ja biegnę, a oni krzyczą: ej, sąsiad, będzie rewolucja! A mówię: aha, ale chyba sąsiad nie będzie zadowolony. Bo oni mieli na myśli się narodową, tak? Ale powiem szczerze, że jest taki wzajemny szacunek, dlatego że oni też jakby te same problemy dostrzegają, tylko no, widzą rozwiązania w takich spiskowych teoriach, prawda? Bo są nie bardzo wykształceni. No trzeba ich rozumieć, ale też trzeba umieć z nimi rozmawiać i z tych błędów ich powyprowadzać. No i mamy ten nieszczęsny PiS, który przyjdzie i co się dzieje? Bo ja w końcu powinien być człowiekiem, który powie, no okej, przyjdzie PiS, przynajmniej coś proponuje socjalnie i tak dalej. Gdyby PiS miał twarz Cymańskiego, to bym się zgodził. A Cymańskiego już PiSie nie ma, tak? Bo on jest rzeczywiście taką lewicową chadecją, taką przyzwoitą lewicową chadecją z socjalistyczną podbudową, bym powiedział, takiego socjała, powiedzmy, PPS-owskiego z międzywojnia. To jest taki gawędziarz fajny, tak? Ale co zrobił Kaczor w czasie kampanii prezydenckiej? Wyciągnął Gilowską, która obniżyła najbogatszym podatki i obniżyła tą składkę emerytalną, no, zdrowotną. No, czyli zabrała budżetowi i napchała kieszenie tym, co zawsze, tak? No to jeżeli on ją wyciąga, to już jest sygnał. I paradoks polega na tym, że ja prowadzę z władzami państwa, no de facto, no bo chodzimy do KPRM-u na różne rozmowy, próbujemy jakieś przekonywać ich do różnych rzeczy, bo my jesteśmy pozytywni, z każdym rozmawiamy, z rządem też, tak? To jest śmieszne, bo siedzimy w piwnicy, nie? Ale my wywołaliśmy taki problem, który sprawił, że oni muszą z nami. Bo ten problem, już jakby nie można udawać, że nie ma problemu biedy i rozwarstwienia w Polsce. I ja nawet czasami mam takie wizje, że jak już Platforma będzie odchodziła od władzy, to będzie tak miękka, że wszystko pójdzie z nimi załatwić, nie? Dla ludzi. A taki hardy, zwycięski PiS, to tam się nawet nie podejdzie. I guzik będziemy mówić dla ludzi. Znaczy, ale dlaczego? Bo tak naprawdę byśmy przyjrzeli Platformie i pisali, znaczy specjalnie od siebie nie ruszy. To jest warpac pałaca, prawda? I cały czas brakuje tego ruchu, tej partii, tego ugrupowania zwykłych ludzi. Ja chodzę po tym mieście z wysoko podniesioną głową i od czasu do czasu podchodzi do mnie taki człowiek o takiej sękatej dłoni spracowanej, takim podniszczonym paletku. Podaje mi rękę i mówi: niech się wiedzie. Prawda? I dla mnie to niech się wiedzie od tego prostego człowieka, to jest więcej niż order Orła Białego i na to pracuję. A jak się uda coś więcej, będziemy się cieszyć. Piotrze, wyręczyłeś mnie z wielu pytań, bo przyszedłeś z wątków do mnie. Bo jestem gawędziarzem, tak. No ale teraz tak jeszcze wracając do tego, bo wspomniałeś o odwołaniu prezydent Warszawy, bo Tusk też wspomniał o tym, że na komisarza powoła tą samą osobę, że to nie jest kpina z obywateli. Ja myślę, że on się nie odważy tego zrobić. Jak ją odwołamy, to on tego jednak nie zrobi, bo co innego mówić, a co innego zrobić, bo to jest takie no obrażanie Warszawy, jak zwyczajnie powiedziałem, i tak mi nic nie zrobić. Raz z Zygusy, a potem to jest infantylne też. Znaczy, to jest takie dziecko, które się upiera.
upiera i tupie, nie? Jak to mi odwołujecie moją gronkiem, gdzie mam teraz tupok? No to do dzieci tak się zachowuje. To moja córka, jak jej tam nie dać czegoś, czy kupić jakiegoś loda piątego z kolei, to ona tak tupie, no ale to on nie ma 6 lat, prawda, ten Tusk. Więc to jest śmieszne. Natomiast oczywiście problem jest inny. No w Elblągu odwołano całą Radę Miejską, po czym wybrano prawie w takim samym składzie jak sam. Tak. Czyli odwołać to jest sztuka, ale większa, żeby z tego wynikały jakieś ważne zmiany. Czyli to, co przed nami jest najważniejsze, a ja jestem jedną z osób, która obok Piotra Guziała, za jego namową, jakby na jego prośbę, złożyła te 15 nas, bo tam 16 osób, tam Paweł Kukiz, ja, Guział i tam ileś osób, złożyliśmy ten wniosek o odwołanie i ogłoszenie referendum. Ja współpracuję z Piotrem Guziałem bardzo ściśle. Uważam, że to może być ciekawy, nawet kandydata prezydenta, żeby nie wygrał, to na pewno wywoła ważną debatę, bo jest praktykiem, jest samorządowcem, praktykiem, który jakby, tak jak ja jestem praktykiem w dziedzinie pomocy społecznej, spraw lokatorskich, tak Piotr Guział zna się na samorządzie, na jego finansach, na jego funkcjonowaniu, na tym, jak zaspokajać potrzeby mieszkańców. Jest się w tym znakomity, jest znakomitym burmistrzem i jakby no, jako pierwszy odsunął Platformę od władzy w jej mateczniku, gdzie dowożono karty do głosowania, bo zabrakło, żeby wybrać Platformę. I co się stało? No, stało się to, co się stało. I teraz to, co jest dla nas jakby takim wielkim świętem demokracji i jądrem tego referendum, to jest ta debata. Raptem zaczynamy rozmawiać o tym, czy ciastka, czy chleb, co najpierw, prawda? Bo ona oczywiście włączyła Kronkiewicz Warszawę na siłę do tego Związku Metropolii Europejskich, no ale to jest metropolia, w której no, na całym ciągu Targowej i Grochowskiej, prawda, i na połowie pracy, prawie całej Pracy Północy, połowie Pracy Pragi Południe nie ma centralnego ogrzewania i już nie będzie, bo spec sprywatyzowano, tak, żeby zatkać dziurę po tym stadionie. I, znaczy, możemy tak opowiadać godzinami, prawda, to jest, i nie ma wychodków, tylko są, prawda, na korytarzu. Ja się byłem w Berlinie, rozmawiałem z organizacjami lokatorskimi, pytam się, a czy u was też się zdarza, że przydziela się mieszkania socjalne bez toalety, no co? Mój kolega z Berlina powiedział, może by tak było, tylko u nas takich mieszkań nie ma. Więc my mówimy, to jest ta metropolia, tak? Gdzie rzeczywiście wydaje się na głupoty, bo one są widoczne, natomiast nie wydaje się na zaspokojenie potrzeb. I ten przykład z biletami, bo oczywiście jak chodziłem, zbierałem podpisy, żeby te bilety odwrócić o podwyżkę. Byłem w jakimś takim pubie, gdzie było dość drogo i tacy młodzi ludzie mówią, że mi się właśnie podoba ta podwyżka, bo to właśnie musi kosztować. Widać było, że w tym pubie kosztowało to piwo tyle, co 5 tych podrożonych biletów, tak? W związku z czym ich było stać na takie poglądy, tak? Ale większość młodych ludzi w Warszawie dostaje co najmniej wyżej płacę minimalną, jak nie gorzej, prawda? Bo zrobią im 3/4 etatu, robią na cały i są gotowani. Wiem, jak to działa, tak? Czy na jakichś stażach, cudach, prawda? No w korporacjach typu Orange naprawdę tak się zaczyna. Bardzo powoli się awansuje, jeżeli w ogóle. I co to znaczy, że no, jeżeli facet pracuje w ochronie, czy gdzieś na kasie w supermarkecie ktoś pracuje, to pierwsza godzina pracy jest gratis, bo musi odrobić bilet. No bo on dostaje na godzinę tyle, co kosztuje dojazd. No jeżeli my mamy takie relacje, no takich relacji nie ma w żadnym mieście europejskim. Co to jest za metropolia europejska? No, to musi być jakaś cząstka czegoś, a nie na zasadzie, że ja godzinę ja pierwszą pracuję, żeby dojechać, a ostatnią, żeby wrócić, tak? No a za środek już dostaję. No i tak są to głodowe stawki, więc że ona nie ma wyobraźni społecznej, pani Grunkiewicz-Walc, dlatego że oni, cała ta elita żyje w innym świecie. No, to w takim świecie, w którym nie trzeba wybierać między kupowaniem żywności, leków, czy płaceniem czynszu i tak dalej. No, a ja po prostu wiem, jak jest, bo mi też już wyłączano prąd, bo ja jestem na umowach śmieciowych, czyli o dzieło, jestem dziennikarzem, nikt mnie nie zatrudni, nie ubezpieczył w 57 roku życia, tak? Jak mi wyłącza elektrownia prąd, bo mi zabrakło zwyczajnie, to ja opowiadam moim dzieciom, że teraz będzie jak w dawnych czasach i zapalamy świeczki i się bawimy. Ale tak naprawdę to jest taki śmiech przez zły, bo dzieci dokładnie wiedzą, że u sąsiadów się ciągle pali, tak? Ja to znam z własnego przykładu i dlatego jakby mogę zrozumieć tą wściekłość i tą depresję i to, że w Polsce dużo więcej ludzi odbiera sobie życie skutecznie niż ginie w wypadkach samochodowych, prawda? Bo to jest 6 tysięcy, to jest skokowy wzrost, tylko w Grecji jest więcej, tak? A jednocześnie wiem, że udział płac w dochodzie narodowym maleje. Przeciętna w Europie to jest 50%, w krajach skandynawskich i tu w Szwajcarii to jest 62%, a u nas ostatnio spadło z 37% do 35%.
Czyli my coraz ciężej, coraz więcej pracujemy, to coraz mniejsze wynagrodzenia. I co się dziwić, że związkowcy wychodzą na ulicę? I kogo jako głównego wroga znalazłem? Związki zawodowe. To Piotrze, z jakiej w takim razie partii wystartujesz, jeżeli się zdecydujesz? Z partii złych ludzi, których nie ma i którą może uda się stworzyć ludziom dobrej woli, pracując codziennie w piwnicach, w sądach, czy tak powiem, na pikietach i blokadach eksmisji. To jest długa droga, ale rzetelna. I już taki przypadek był w polskiej historii politycznej. To jest blokowanie dróg przez samoobronę i to jest sytuacja Lepera. Szkoda, że tak się skończyło, jak się skończyło. Ale to właśnie był jedyny autentyczny ruch społeczny, z którym zwykły, pokrzywdzony przez transformację ustrojową człowiek się identyfikował i czuł dumę, że ktoś go reprezentuje. I naprawdę ten Leper nie dawał się zagadać, prawda? On rzeczywiście był bardzo zdolny. Popełnił te wszystkie błędy, które popełnił, dlatego go wykończono w taki czy inny sposób. Ale przykład samoobrony pokazuje, że taka oddolna, uporczywa walka o interesy ludzi daje taką wiarygodność, której się nie da kupić za miliony na billboardy. To prawda. Piotrze, no życzę powodzenia, bo naprawdę aktywnie działasz, bronisz ludzi. I dziękuję raz jeszcze, że... No wiesz, no nie chodzi o mnie, chodzi o tych ludzi, bo wtedy nie, to o to powodzenie chodzi. W końcu polityka jest dla ludzi, prawda? Jasne. Dziękuję. Dziękuję.